Dzieje apostolskie, rozdział 5, część 2. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Już od wielu lat ze stronnictwa saduceuszów zawsze wywodził się arcykapłan. Byli to ludzie wpływowi, bogaci, ale nie lubiani przez naród. Zazdrościli popularności najpierw Jezusowi, potem apostołom i to ich motywowało do prześladowań. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł: idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Wtedy jeszcze Bóg w cudowny sposób chronił apostołów. Anioł też przypomniał im, że słowa, które mówią, dają życie wieczne tym, którzy w nie wierzą. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Apostołowie weszli do świątyni, chociaż wiedzieli, że spotkają tam swoich wrogów. Tym razem arcykapłani, inaczej niż w przypadku Jezusa, postanowili, że proces odbędzie się w dzień, tak jak powinno być. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami. Lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Mieli wszystkie dowody na to, że zdarzył się cud, ale nie chcieli tego uznać. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. Ten brak popularności czasami rzeczywiście był poważną przeszkodą. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Arcykapłan chciał, żeby przestali nauczać o Jezusie, i zaczął się wypierać tego, że doprowadził do jego śmierci. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Apostołowie nie dali się zastraszyć i, mówiąc Ewangelię, przypomnieli arcykapłanom i starszym ich największy grzech – odrzucenie Jezusa. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Postawieni nie zostali arcykapłani i przywódcy przed wyborem: albo uznają swój grzech, albo nie. No i wpadli we wściekłość, czyli nie chcieli uznać swojego grzechu. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał. Polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem.
Gamaliel pokazał, że jeśli zabije się przywódcę, to zwykle ruch rozpada się. To, że nie było tak w wypadku wyznawców Jezusa, mogło zastanowić i on chyba poważnie podejrzewał, że jest to od Boga. I wystąpił w sposób dyplomatyczny, tak żeby inni członkowie Rady przychylili się do jego zdania, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, czy ta nauka jest prawdziwa, czy nie. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Tym razem już jakaś kara na apostołów spadła. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Dla apostołów ta kara była zaszczytem i nie doprowadziła wcale do tego, że przestali zwiastować, wręcz przeciwnie.